Siemano, tym razem mam dla Was, słuchajcie, krótki, bardzo krótki poradnik, jak przejść tutaj stanicę Kalewa, czy jakoś tak się nazywa. Pamiętajcie, jak Wam się podoba, subi, kopa w górę, komentarz dla zasięgów i tak dalej. Wiadomo, zapraszam na Discorda, na Twitcha i lecimy z poradnikiem, słuchajcie. Główna rzecz, którą trzeba zrobić, to uśpić wszystkich tutaj gamoni, więc tak naprawdę, żeby to zrobić, musicie uśpić wszystkich, którzy tutaj są. Nie możecie nikogo ominąć, niestety jest to wyliczone co do sztuki. Więc polecam zrobić tak, jak ja tutaj robię generalnie. Można zrobić w ten sposób, że najpierw uśpicie sobie tych dwóch, którzy stoją koło was, albo najpierw tamtych dwóch, których widzicie na daleko. W moim przypadku akurat oni się rozeszli, są osobno, więc zaczynam od tych gości, ale trzeba uważać, bo tu mnie prawie gość zauważył z daleka. I tutaj teraz właśnie wchodząc na to ustrojstwo, ten płot czy cokolwiek to jest, jest jakiś błąd, jakieś zbugowanie, albo ja mam po prostu jakieś, nie wiem, dwie lewe ręce, nie mogłem z tego płotu zejść, więc tutaj generalnie trzeba uważać, żeby nas ten właśnie, o, tak jak tutaj gościu, nie zauważył, więc polecam generalnie, jeśli macie możliwość, jeśli wam się ustają te ziomki w ten sposób, że oni tutaj najpierw będą stali razem, to najpierw strzelić do tych gości, bo ci, którzy będą bliżej was, zauważą to i będą szli w ich stronę, więc będzie wtedy jeszcze łatwiej uśpić tamtą pierwszą dwójkę, więc też nie będzie z tym problemu. Ale jak widzicie, w ten sposób, że tak powiem, od tyłu, że tak powiem, też się da. Skrzynie, które musimy otworzyć, są z reguły właśnie pilnowane przez tych ludzi, więc nie trzeba ich nigdzie szukać, łazić, nigdzie tam za płotami i tak dalej. Wszystko jest na tacy, na środku. Kolejność, jak widzicie, najpierw usypiamy tych dwóch na dole, gość z góry tu schodzi, usypiamy go też i jest po robocie. Możemy wejść od razu tam, to tak naprawdę iść w lewo po skrzynię, tutaj nie musimy nawet wchodzić do góry po tej drabinie. Musimy zrzucić oczywiście tą usypiającą strzałę, którą teraz sobie, że tak powiem, odrobimy, więc generalnie wejście tutaj jest trochę bez sensu, no ale zawsze wejść można, jak powiedzmy brakuje wam tych grzybków czy coś, to zawsze można sobie podejść. Otwieramy skrzynię, bierzemy kolejne grzyby i lecimy dalej, w zasadzie już sama końcówka. I tutaj jest największy problem tak naprawdę, bo mi się tutaj często bugowało, zaraz zobaczycie pierwszy błąd zresztą, jak to wygląda. Więc tutaj się liczy tak naprawdę kolejność strzałów i trochę fart, więc najpierw usypiamy tych gości, którzy stoją daleko. Wszystko strzelam w podłogę oczywiście. I teraz, jeżeli oni tutaj idą w ten sposób, jak wam się uda uśpić dwóch, to super, to pokczampowo. Niestety w tym przypadku, zobaczcie, ten gość no, nie zdążył dojść do tej chmury tego gazu usypiającego. No i próbuje mi tu wleźć na górę. Niestety się zbugował i tak będzie łaził teraz dość długo. Więc co robię? Z racji tego, że jest do mnie plecami, skaczę na dół, usypiam go w locie. Na szczęście, pewnie spadł na dół i zginął, no ale na szczęście zanim spadł, to mi zaliczyło to, że go uśpiłem, więc w sumie to też jest taki trochę pół fart, pół skill, wiecie co chodzi. Otwieramy skrzynię i to jest wszystko tak naprawdę. Zachowanie anonimowości, dotarcie do wyjścia i po robocie tak naprawdę bardzo proste. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Pamiętajcie, jak wam się podoba, subik, łapa w górę, komentarz do zasięgów. Do następnego, trzymajcie się, cześć.